ulany totalnie w życie. Tak. Witam serdecznie. Nie nastawiłem budzika. Kur... Jedziemy w Krakowie do takiej pani. I ta pani sprawdzi mnie porządnie. A jako, że troszkę mnie ulało, chciałbym zrzucić kilogramy, no to po prostu jedziemy na takie testy. Będę miał też zbadany zbędny tłuszcz. Ha! Trzymam w organizmie do zrzucenia. A jest go trochę. Chwila, mordeczki, krótkie info. W opisie i w komentarzu na dole macie jedyny prawidłowy link do pay-per-view trąbeczki. Także kupujcie, pokażcie siłę. Pozdro. Proszę cię bardzo, tutaj możesz sobie zostawić swoje plony. Chciałbym, nie ukrywam, dowiedzieć się i tak naprawdę móc samemu jakby zrzucić zbędne kilogramy, które mam. Dobra. One mi mega przeszkadzają. Dużo z was pewnie mi powie, że ja nie jestem taki gruby, bo nie jestem aż taki gruby, ale mógłbym być wysportowany i szczupły fajny, tak? Jakby ja mam też tego świadomość, że jak ja bym się wziął na siebie, zawsze tak miałem, to ja wiem, że no ja mogę bardzo dużo rzeczy zrobić, nie? No wyszło mi 36,8. I tak wygląda. Generalnie ta otyłość brzuszna, ogólnie visceralna w środku też, to jest najbardziej niebezpieczna zdrowotnie. I to już jakby pomijając sport, ale zdrowie, nie? Co zjadłeś? Banana i to? Się nie nażeraj, ty nie potrzebujesz nie wiadomo ile. A ile jest, dużo. Dwie minuty, zostań, nie ruszaj. No, z tentą dobiliśmy 199, czyli prawie 200 dobita. Ale jest ogromne pole do pracy, Mateusz. Możesz być w totalnie innym miejscu. Ten silniczek, jak wypracujemy, skończy się w rakowatość człowieka. Tutaj mamy nieistniejącą drugą strefę, czyli to jest jakby jego silniczek, który się bardzo szybciutko kończy. Czyli on jak pracuje tlenowo tylko tutaj, a on bardzo szybko się od razu jakoś tak przepala, no nie? Że on nie jest w stanie sobie być tak spokojnie, nie wiem. W sensie, no bardzo szybko od razu wchodzi w te takie wysiłki mieszane, beztlenowe, mimo że jakby mógł dłużej być w takim komforcie z tym względem. Czyli generalnie się szybko będzie przepalał, a to nie jest naszym do końca tutaj celem. To, co się stało bardzo dobrego, to widzimy, że potrafisz naprawdę mocno, jak byłeś zmuszony do tego, żeby głęboko oddychać, to robiłeś, nie? Szybszy drive częstotliwości oddechu pozwoliłby bardziej efektywnie wydychać dwutlenek węgla i opóźnić troszeczkę to, w cudzysłowie, zakwaszenie, nie? Na poziomie mięśniowym, ale też na poziomie całego organizmu. Dobra, idę się wymyć, trochę otrząsnąć, ale czuję w łydach. Czuję łydki takie, mam stare napięte. Tak, o, takie są, jakby mi ktoś je trzymał. Piątka, siostra! Sport to nie jest taka łatwa sprawa. Jak całe życie nie uprawiacie tego sportu i nie dbacie o to, to później ciężko jest zacząć. I najgorzej właśnie jest zacząć, nie? Najtrudniej. Ale później jak już się rozkręcisz, no to wiadomo. Trzeba też mieć jakiś cel zawsze, żeby to ci pomagało. Moim celem jest akurat dużo rzeczy, więc mam kilka celi, a dzięki temu trochę tego jest do zrobienia, ale no, będzie zrobione. Droga po lepsze jutro. Witam was, proszę państwa. Udało mi się przytyć do 95 kg, jak zresztą widzieliście na początku tego filmu. No to zobaczcie też, jak to się stało, że uda mi się zbić do tych 82, 1, nie wiem ile tam będę zbijał dokładnie jeszcze, bo teraz mamy styczeń. Schudłem 4 kilo, trenuję sobie dużo, fajnie, czuję się bardzo usportowiony, proszę państwa. Jestem takim sportowcem, że może dzisiaj mnie nie okrzyczysz, że za dużo jem. Siostra, witam! Ale powiem ci, że mam takie, wczoraj po treningu chyba się dużo nie najadłem dużo, znaczy chyba, na pewno się nie najadłem dużo, bo nie był bardzo ciężki trening i przez to jakoś nie byłem mega głodny, zjadłem sobie tak, że był git, ale odczuwam to teraz. Powiem ci, że przez to, że dużo naprawdę zacząłem trenować, polepszyło się moje życie i ogólnie jestem szczęśliwszy. Naprawdę. No, tak mam też takiego, że nie pamiętam, kiedy ostatnio czułem się, że u mnie jest tak dobrze, tak ogólnie, psychicznie, fizycznie. Nie pamiętam, kiedy ostatnio tak się czułem. Naprawdę, nie kłócę się na przykład w ogóle z moją dziewczyną. To są jakieś takie rzeczy, które w ogóle nawet nie wiedziałem, że przy tym, jak złapię zajawkę na coś naprawdę mocno i motywację, to jakby, że na przykład taki
takie rzeczy miną, nie? Wiesz, pytanie jeszcze na ile to jest kwestia tego, że sobie pewne rzeczy poukładałeś w głowie, nie? Jakby, że masz porządek z treningiem, zaczynasz rozumieć jedzenie. Ja myślę, że mi to jest potrzebne. Ja myślę, że mi ogólnie właśnie to było potrzebne i ja raczej przy tym, jestem przekonany, że będę chciał przy tym zostać. Jak ty się ogólnie czujesz, jak chodzi o energię na treningach? Widzisz, że coś różnica? Tak. Pierwsza śmieszna rzecz, jaką zauważyłem, mam takiego dobrego znajomego, który mieszka po prostu blisko rynku i tam są kamienice, więc tam nie ma wind. I zawsze, bo to jest tak, jak wchodziłem do góry, to po prostu wchodziłem taki, a ja mówię, k***a, stary, nawiedzę się za te schody. I wszedłem, jeszcze gadałem po drodze i wiadomo, że czułem tętno, no bo to mimo wszystko są wysokie schody, po które musiałem przejść, ale jakby wszedłem i mówię, wow, jestem w stanie normalnie mówić, a nie robić... Skakuj proszę cię na wagę. A, widzicie? A wiecie, ile było, jak byłem to ostatnio? Ktoś pamięta? 94,8, no. Ale wiesz, co widać po sylwetce. I jedno, na co bym na pewno jakoś nadmiernie zwracała uwagi, to zawartość tkanki tłuszczowej, która tutaj wedna analizatorze poszła 3% w dół, tak. Ale oceniajmy po fałdach. Byliśmy na 20,7 kg tkanki tłuszczowej, no. Jesteśmy na 16,8. Natomiast na masie ciała masz 94,8, jest 90,5, więc nie poszło 4 kg, nie? Beztłuszczowa masa ciała, jak sobie popatrzysz, beztłuszczowa masa ciała była 74,1, w tym momencie jest 73,7, więc... Leciał głównie tłuszcz, nie? Tak. Triceps był 24,2 mm, w tym momencie jest 20,5, czyli 3,5 mm na samym tricepsie. Jak cię poproszę, to mi daj max, dobra? Dobra, dawaj max. Centymetr poszedł, jak masz rozluźnioną rękę, nie? No bo tłuszcz nie jest napięty, nie? Normalny, tak. Ale powiem ci szacunek, bo tak jak żeśmy się poznali, to patrzyłam, to znaczy szacunek. Jeszcze bardzo wcześnie na słowo szacunek, natomiast jak... ale uważam, że bardzo fajny pierwszy krok, nie? To, żeby sobie pokazać, że to jest coś, na czym tobie zależy, to jest coś, co dla ciebie jest ważne, nie? Nie, dla mnie to jest naprawdę ważne. I czuję się tym bardzo dobrze też. 33,8, 28,8, 5 mm tutaj, ogrom. Przepraszam cię, ale muszę sobie swój rób. Bądź facetem. Było 36,8, w tym momencie jest tam 29, ale to jest prawie 10 mm, to sobie, to jest centymetr praktycznie, nie? To jest po prostu ogrom i dlatego ty się wizualnie bardzo zmniejszyłeś, talii w brzuchu, nie? To o co nam w sumie w dużej mierze chodziło. Ja. Dobra, teraz tak bardzo na szybko podsumowując, no jesteśmy już naprawdę w lepszym miejscu. Na sumie 8, czyli to co ci mówiłam, że tak no średnio w punkcie wyjścia, w tym momencie jesteśmy na 173 mm, nadal więcej niż 50 do zrobienia, ale to już jest ten. A byliśmy na 222, 50. 50 mm tłuszczu też mi strzała. Naprawdę, nice. W przyszłym tygodniu siadamy do strategii i myślę, że końcówka przyszłego tygodnia, początek kolejnego, widzimy się, przejdziemy od A do Z przez tą strategię i ruszamy. Będziemy pracować na raporcie. Dostaniesz link do takiego raportu, gdzie będziemy każdy dzień raportować, jaki był trening, jaki był typ dnia. Tam będzie jeszcze kilka innych kolumn, ok? Mamy wszystko? Tak. Tak, wszystko. Ja się cieszę, że twoja kobieta też przy okazji złapała bakcyla. No, ona taką jest akurat osobą, że po prostu jakby... Ty mówiłeś, jak ja będę jadł chipsy i chodził do kina i w tubce popcornu z wypaczki, to ona też będzie ze mną chodziła, a jak ja będę ćwiczył, to ona po czasie zobaczy, że w sumie ja ćwiczę, to ona też zaczyna ćwiczyć. Bardzo mnie to cieszy. Dzięki. Dzięki, siostra. Jest różnica, fajnie, fajnie. Widzicie, tak naprawdę wystarczy troszkę zbilansować sobie to, co jemy, dowiedzieć się tak naprawdę, co trzeba jeść w danych momentach, żeby było dobrze. Dokładasz trening, po prostu chudniesz, nie? Myślę, że takim sposobem jak teraz, do jakiegoś sierpnia, spokojnie bym pewnie schudł, do jakichś fajnych kilogramów, żeby dobrze wyglądać i się nie zajechać. 4 kilo mi zleciało tłuszczu, nie czuję się w ogóle zajechany. Czuję się po prostu, czuję się tak naprawdę 100 razy lepiej niż się czułem. A teoretycznie niby byłem na diecie. Dobra, ładujemy się do chudy. 25 marca, 8.17 i dzisiaj ustalamy już taktykę, ponieważ walka będzie wcześniej, o 3 tygodnie. A to jest problem, bo ja zrzucam wagę. Siema. Czy ten limit ustalony jest w końcu? On jest 80,6, a ten catch weight jest zawsze 0,4 i przez to jest 81 dajemy, nie? Jaką masz wagę? 97,7. Tak, jest sobie większa niż była. Gdyby nie Hawajne, prawdopodobnie byśmy byli koło 87 kg w tym momencie. Tak mi się wydaje. Ale jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy i nie jesteśmy w miejscu jakby bardzo ciężkim, ale nie jesteśmy w miejscu, gdzie możemy powiedzieć, no dobra, przebujajmy się tak jeszcze 2 tygodnie, spotkajmy się i zobaczmy, w którym miejscu jesteśmy za 2 tygodnie, nie? Ta regeneracja to będzie weekendy, żebyście spędzali w bardzo, wiesz, jakiś spacer, pójście na świeże powietrze. Teraz też pogoda się coraz fajniejsza będzie robiła. Regeneruje się naprawdę bardzo dobrze, w sensie czuję to, że po prostu
dbam o to i dużo mi to daje, nie? Jak spędzam sobie właśnie niedzielę, to raczej aktywnie, nie? Pojadę do rodziców, mogę, powiedzmy, pójść do jakiegoś tam kina, coś zobaczyć, pójść z Marysią gdzieś posiedzieć, ale jakby, no aktywne są te tygodnie, no bo mimo wszystko też mam jakieś sprawy codzienne, nie? Odpuściłem bardzo pracę, ale tak czy siak muszę pracować w jakimś pójść, pójść na jakieś spotkanie, coś porobić, to też nie jest tak, że nic nie robię. Fajne Państwa, dzisiaj jedziemy robić fotki do Fame'a, a później, czyli jutro, na gali będę wychodził i robił face to face z Tomaszem. Patrzę mu się prosto w oczy i zobaczy, bo jest strach. W sensie, ja zobaczę strach w jego oczach. Main event gali 15! Per versus Dropa! Panowie, zapraszam do face to face! Państwa, właśnie jestem też po siłowni, po fizjo, także cały czas w treningu. Jestem zadowolony, ponieważ 2 kilo fatu zeszło, co prawda waga ta sama, ale to znaczy, że przywaliłem. Poza tym waga powinna być mniejsza też dzisiaj rano, nie robiłem kubki, etc. i w ogóle wiecie o co chodzi. Więc na pewno poniżej 90 ważę, tak realnie. No ale co, fajnie, że zeszło 2 kilo fatu, co oznacza, że mięśnie zostały jeszcze bardziej zbudowane, nadbudowane, jest fajnie po prostu, no. Była nuda, ale teraz się zacznie, teraz wjeżdżamy na dużo wyższy poziom, rzucamy wyższy bieg i jazda. Proszę Państwa, dzisiaj sparring. Pierwszy tak naprawdę sparringi dzisiaj, ponieważ, że tak powiem, okazało się, że gala jest 3 tygodnie wcześniej, więc zaczynam sparringi już teraz. Miałem jeszcze mieć ten tydzień wolny, ale no niestety nie mam czasu. Proszę Państwa, i na grubo, dwa razy w tygodniu sparringi. Zaczynamy bieg w sali, 3 minutki. Wpuszczę 4 powietrza i się wciągam. Nie, wiesz Mardo, ja jestem w UFC, wiesz o co chodzi, byku. Zaginiony brat krychy UFC, nie, bo też się UFC. Panowie, do zgadania! Macie zadanie do wykonania. Było blisko, było piękne. Uniknąłem, zdodżowałem. Dlatego wygranie w Ligunie. I zakończę. Człowiek kontuzja. Dobra, Mati, dawaj, chętnie. Kto dłużej stoi? W tej pierwszej rundzie? Ten drugi ma. Co? Nic. Bater Chickena. 2, 3. No. Remis chyba. Ale walczyłem o życie. Jest zakończone już palone, a ja jeszcze nic nie zrobiłem. Zakąt zrobiłem sobie tymczasową, później będę zmieniał jakąś fajniejszą. Uważaj na te fory. No, dobrze masz? Mhm. Dobrze ci siedzi? Drugą, trzeciej, czwartą robicie mocniej. W pierwszej nie ma zadania, w drugiej, trzeciej rundzie staram się każdą rundę wygrać w dowolny sposób. Strasznie boli. Ale właśnie nie wiem, o co chodzi. Nie samo chcę zrobić. Kładzie się na prawy bok. Na prawy bok. Ale ja nie umiem bronić tych rzeczy, nie? Nie róbcie służby, bez sensu. No i ściągasz ręce, wpinasz się, kręcisz się. Czas, 4 minuty przerwy. Ciężej, z kasku. Nie, ja nie wiem, nic nie widzę. Normalne, jest kwestia przyzwyczajenia, zrobić 5 sparingów, to jest normalne. Pierwszy raz, kiedy się zakłada, to jest dezorientacja, nic nie widzisz, to jest normalne. W trakcie walki, jak chcesz zrobić przerwę, to musisz pogadać tak, ja tak jestem z boku, wtedy rozdzielamy walki, jest tak, nie jest tak, że ja walczę i nagle kurwa, opuszczam ręce, bo ktoś się wypłaci na talii, będzie ciężki knockout. Jak jest walka, to jest walka, dopóki nie pokażę partnerowi tak, wtedy możemy zrobić przerwę, poprawię sobie kask, poprawię sobie ochraniacz, poprawię sobie rękawice, ale dopóki nie pokazałem tak, to walczymy dalej, bo ty opuścisz ręce, on nie będzie widział, zostanie zwolony, nie chcemy tego, bo już przygotowanie. Poszło!
Moja głowa blokuje się wydarzy. Rób. Robię jeszcze. Nie mam kontroli. Bo to są sparingi. Nie wydarzy. Mam złamany? Przepraszam, za mocno wyszło. Strzeliło coś? Nie wiem, ale byłem taki, chciałem taki huk. Zleciałem prostego. Nie wiem, ja jestem naprawdę, muszę tylko samo. Dziś traktuje mnie 30 cm rzeczy dookoła. Wszystko. Więc włosy w mordzie mam chyba jakieś kryje, jeśli chyba nie mogę przychodzę na spalinę sobie razem i tylko ty przychodzisz, bo ja nie jestem w stanie. Jeszcze nagrywały, wiesz, ja nie jestem w stanie się skupić na tym, co powinienem zrobić. Nie atakuję, tylko daję mu atakować, bo wiesz, bo nie chcę. Pracuj na boku. Uciekaj, odchodź się, odchodź z tej siatki. Tak jest. Jak się czujesz, Mati? Ciężko, ciężko. Sorry za tego szczała na kichawę. Jak dostanę k***a w zęby w 50 tygodni. Masz 5, ty nie będziesz wyrzucał ciosów nawet w powietrze i robił zmyłek stary, to dajesz pełne pole przeciwnikowi do tego, żeby on to robił. Tak jak u mnie mówisz, że nie możesz się przemóc do wyrzucenia ciosu, nie? Nie mogłeś, bo stary, jak nie robiłeś ciosu, to ja robiłem albo zmyłkę, albo cios. Musisz choćbyś k***a stary wiedział, że nie trafisz, że ja stoję tu, ty tu. Rób tak, żongluj sobie, zmylaj, bo on stojąc w tej pozycji nie wie, kiedy ty zrobisz ten krok do przodu i go trafisz, no nie? To właśnie przez takie ciosy z dupy, wiesz, takie szukanie, jakieś pakiwanie się, wiesz, też nie chodzi o to, żebyś robił tak, i wiesz, bok z miejscu, tylko i skuteczny któryś w końcu, nie? Kochani, pierwszy kot za płoty, pierwszy tak naprawdę mój poważniejszy sparing, serio, bo tak naprawdę teraz jestem w treningu, więc to były pierwsze takie sprawdzające mnie sparingi, w których mogłem cokolwiek zrobić, cokolwiek się pokazać. Dużo rzeczy zawiodło, ale nie jestem obity, nie jestem obity i naprawdę to jest, no to jest coś, co musisz nabyć, nie? Będę się uczył, dostanę kilka razy w p***do, że tak powiem i po prostu nauczę się i obiję się, po prostu się obiję, nie? Bo naprawdę dostałem tego prostego, z Dicem się zderzyłem, on, ja jemu, on mi i k***a dosłownie nie ma mnie, nie? Aż mi się normalnie zatrzęsła czaszka. Ten film wchodzi w dzień w gali, więc dzisiaj wygrywamy. Puchar zostaje w Krakowie, a ja będę zajebiście przygotowany. Dwa tygodnie do walki, waga u mnie spadła do fajnego momentu, do momentu, w którym może jeszcze sobie zlecieć i ja też bezpiecznie, nie zajeżdżając się, zrobię sobie bez problemu wagę na 81 i będzie po prostu fajnie, będę fajnie wyglądał, jeszcze troszkę, jeszcze myślę, że z półtorej kilograma tłuszczyku zleci ze mnie i naprawdę już będzie super z tym kaskiem. Żeby sobie nie załamać nosa, jadę do Katowic na sparingi tam, takie wyjazdowe. Trener mówi, że trzeba zrobić takie jedne wyjazdowe, żeby też był trochę inny moment. To będzie jego ostatnie sparingi, a później aktywna regeneracja połączona z trenowaniem techniki. Będzie też trochę rzeczy związanych z MMA. Będzie się dużo teraz działo przez ostatnie dwa tygodnie. No warto to powiedzieć, że to jest ogromny twój progres, jak chodzi o takiego sportowca, nie? To, co żeśmy rozmawiali. W listopadzie 95 kilo. Trochę więcej nawet chyba. Nie, 94,8. Pamiętam to, bo będę pamiętał do końca życia, bo to jest moja największa waga w życiu. Zero kondycji, roku imprez i jedzenia fast foodów. No przyszedłem do was tak naprawdę, więc tak wtedy to wyglądało. Uważam, że około 80 kg to będzie po prostu życiowo fajnie, fajnie trzymać i tylko pracować nad... Troszkę mięśni można było jeszcze zbudować. Wiesz, tylko jedna rzecz to jest, co zrobiłeś, że faktycznie się udało tam 10, za chwilę 15 kg zejść. Druga rzecz to jest to, co się zmieniło w podejściu, w mentalu, w takim zaufaniu też w proces, nie? To, co żeśmy rozmawiali, bo zaczynając z tobą pracę, no de facto nie pracowaliśmy ze sportowcem, a w tym momencie można powiedzieć, że twój taki approach, jakby sposób, w jaki podchodzisz do tego, to się bardzo zmieniło, nie? To wygląda już dobrze. Wygląda dobrze, to będzie jeszcze wyglądało lepiej za pół roku. Kochani, tak naprawdę już mogę teraz powiedzieć, że udało się, serio, udało się. 84,5, 2 tygodnie przed walką, to jest kurwa żaden problem. To jest komfort tak zwany i to jest spokój, nie? Jak byliśmy gdzieś 95 kg, 12,40, na ile ufamy temu analizatorowi, nadal jest 12,40, czyli takie 4-5 kg jeszcze body fatu, nie? Tłuszczu można. No tak idealnie, można idealnie do 80, ja tak. Do 80, właśnie, ale tak podbudować, czułem, podbudować jeszcze mięsko. Definicję zaczyna być widać. No przecież na rękach to jest niesamowite, jak się to zmieniło. Ja miałem zawsze ładne ręce. Tak uważałem. Mi się podobały 14, moje ręce. 6. Że ja. Ile było? Dużo bicepsa i tricepsa robiłem w życiu. I to, że przytyłem, sprawiło, że moje ręce przestały być ładne. 36,8. 85,8. Ile było? 94. 94? 10 cm talii, to nie jest mało. Gratulacje, bo to jest K2
kawał roboty i to się samo nie zrobiło, to jest kawał pracy i to, co powiedziałam na samym początku, to jest zmiana mentalna i zmiana tego, w jaki sposób się z tobą zaczęło pracować też. No oczywiście, tak. Także duma, ale jeszcze teraz 2 tygodnie bardzo ważne do walki. Dzięki bardzo widzowie, że oglądaliście mnie po raz trzeci. Widzowie, po raz trzeci. Trochę się zmieniło, nasze relacje też się trochę zmieniły, już się bardziej znamy. Współpracujemy, jest fajnie, także schudłem. Tyle, ile się udało, schudłem, ale tak naprawdę powinienem się cieszyć. No, to jest sukces. Bo to też właśnie rozwój też mentalny, tego wszystkiego, bo no, miałem momenty załamania, naprawdę miałem złe momenty, ale to wszystko zostało przegadane. Tak naprawdę wyszedłem z tego obroną ręką, więc jest zajebiście. 83,5 cień na wadze. Essa. No już naprawdę, 81 miałam limit, 81 człowiek. Tyle zostało. To jest takie 3-4 uszczyku i jestem po prostu taki chudy byk. Już widać po mnie, że jestem chudy. Mega się jaram, naprawdę mega się jaram. Ostatnio w ogóle słyszę same pochwały, to też fajnie, no bo wiadomo, że przed walką fajnie usłyszeć, że tu jesteś mocny, tutaj jest chudy, zajebiście, tu coś tam. To jest spoko, bo jakbyś mówili, że że było. Tylko moja babcia by powiedziała. Jak ty marnie wyglądasz, Mateusz, już cię nie ma, prawda? Dawno nie ważyłem tyle. Od jakichś 2 lat nie ważyłem tak około 80, nie? Już po prostu cały czas oscylowałem koło tych 90 dych. No a teraz w końcu. Fajnie, dobra, jedziemy do Warszawy teraz z Marysią. Marysia zresztą będzie nagrywała, a ja jutro mam nagranie do Betklika. I kręcę klip, proszę państwa, do Disa na Gimpera z Marcinem Ksaja Majkutem. I na tym disie będzie też disowany oczywiście Nitrozyniak. Także grubo, wywołało to na pewno wielki szum, już teraz to wiem. Personalnie do panów nie mamy żadnego problemu, prawda? Ale skoro jakby Gimper użył disa na mnie, fajnie byłoby odpowiedzieć. Przy okazji, po krótkich rozmowach z Marcinem, uznaliśmy, że można zrobić podwójnego disa. Zawsze się to odbije jakimś szerszym echem. Przed walką, kilka dni przed walką będzie, wiecie, będzie się coś działo, tak? Nie powiedzą, że jesteśmy nudzieżami, a tak to by tylko mówili, że jesteśmy nudzieżami cały czas. A tak to, mimo wszystko, coś tam poddymione zostało, nie? Klatce poćwiczymy? Tak. Serio, jak tu byłem ostatnio, byłem taki grudy. Fajnie to chyba, w takim się będę bił. Ten, kto wcześniej nie trenował, jak tu przychodzi i walczy, to już jest uzależniony od tego. Mental warto, jak się wiesz, jakbym się stary, wiesz, rozwinął jako mężczyzna. Takie przemyślenia mam, że wiesz, że jestem taki, wiesz, sprawny, mam kondycję, umiem wiesz, jebać, sparingi, treningi, wszystko wpływa tak, że wiesz. Pewne siebie, no. Twoje ciało będzie takie fajterskie, to mam na myśli takie twarde, że dotyku będzie takie mocne, przehartowana, o. No tak, bo dzień w dzień przysiadce, rzucasz, bijesz, dostajesz brzuch. Sylwetka cię zmienia, nie? Jest taka sylwetka. Ja może chudy jestem, ale takie czuć zbite, bo ja całe życie to mówię, nie? Tak. Ty będziesz miał podobnie. A tak, to ci dziękuję za trening. Dzięki bardzo. I 50 pompek, bo spóźnił się. I 30 przysiadów. I tyle. I rozciąganie. Dobra. Teraz 30 przysiadów. Jeden prawidłowy przysiad. Drugi prawidłowy przysiad. Trzeci cudowny przysiad. Fajnie jest potrenować w innym mieście. Oktagonie, takim będę się bił. Trzymaj się, uważaj na siebie. Zazdroszczę wam jak chuj takiego miejsca. Naprawdę. To jest najlepszy klub w Polsce, nie? Wiesz, wielka hala, masz crossfit, wolne ciężary, bieżnie, airbike, stary, ring bokserski, oktagon 9,5 metra. Wszystko co trzeba. Tam taki do BJJ, MMA, wielka ta, nie, Polki. To jest najlepszy klub. Stary, no nie, marzy mi się takie moje miejsce w Krakowie, nie? Boxer zaraz się tym zajmie. Boxer buduje. Zając Boxera, może chwilę będzie działało, później zobaczymy. Będziesz szybko ci ten kanapie zrobił. Ty po prostu dużo razy obalałeś na lewą stronę, czy dostałeś sierpa? Nie, po prostu kilka dni miałem jeden ruch tylko. Obalałeś dużo? Tak, i wyciągałem głowę z duszenia tego koca, więc już się otarł. Lepiej było nie wyciągać. Trzeba było dać się... Masz tutaj bo jest taki... No jest... Brzydki trochę. Fajnie.
A już lepszy nie będzie? A jak myślisz, ja bym coś tego brzydkiego widział, to mi ci powiedział, myślę tak, no? No, na przykład buty, jakby ci się moje nie podobały. No czemu? Chyba faktycznie nie podobały. Nie, no kalafior, nie jedno. Nie, bo kalafior ogólnie to takie, wiesz, moja dziewczyna jest przerażona. Kalafior jak tutaj, brzydkie. Tutaj wiesz, mam tu, jeszcze, oczywiście nie widać, ale wiesz, tutaj sobie dotykam, teraz mam makijaż, nie dotykał, ale mam, wiesz, cienką skórkę tak jak zawsze, a tutaj parę razy obaliłem, uwalnąłem właśnie okolec biodrowy i wiesz, i delikatnie czuję pod palcami, że jest zgrubienie. A boli tak lekko? Nie, ale to już znaczy, że wiesz, kilka razy jeszcze walniesz, no tak, i ale... za rok się może okazać, że będzie kalafior. To ci polecam ochraniacz. Znaczy w sensie dla mnie to nie do wytrzymania już było. Tak bolało? Nie, tak bolało wizyty u lekarza, to nie jest fajne, bo to ci się tam zbiera krew taka. I co, odsączają? Odsączają ją, a potem zaczął mi to zszywać już, bo już nie mogło się zbierać. Mi też pękało na treningu. I potem znowu mi to szył, ale znieczulenie nie działa, bo wypływało razem z krwią. A potem już nie mogło ci odsysać krwi, bo już jest taka gęsta, taka czarna, już taka brudna, więc nacinają ci skalpelem to ucho. A wiesz, jak to jest, jak jest stan zapalny, to boli trzy razy bardziej. 5, 4, 3, 2, 1. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Robimy Fame. Ja jestem zwykły kibic, ze mną Sutonator, a naszym gościem Trąba. Mateusz. Witam. Mateusz. Turbo. Mateusz, Turbo, Kiwi, Trąba. Jestem w Żabce, Żemale się schodzą, jeszcze nie nagrywamy. A wszyscy już są? Dobra, Kozy ja chyba jeszcze nie mamy, Koza będzie za jakieś 3 minuty. Ulicy krzyk woła, gdy wychodzę nocą! O kurwa! Jak tam? Jaki to jest budynek, chłopie? Co to jest za budynek? W ogóle beżowy wszyscy. Cześć, w ogóle jakiś k***a się zmeczowaliśmy, nie? No? Proszę Państwa, kręcimy klip do Disa. Na Disie Zeju Pok, Kiwikerka. Śmieszne osobistości, tak zwane alter ego. Marysia, jesteś zadowolona z muzyki, jaką stworzyli Kiwikerka i Zeju Pok? Tak. Czy tam you know the drill? Yeah, we know the drill. Ja tam tego od razu. Mówię jak gościu, can I saw some gang signs? Ekipa by nam tam robić, wiesz. 14 kilo, nie po to by wyjść do walki. Chciałeś, to masz, podzielony jak towar na działki. Czarny wagon, wolno podjeżdżę na parking. Jebana parówo, zostanie ci picie Bacardi, w klubie ze szklanki. Nagrywało się klipy do tych nut ekipy i tego wszystkiego, to zawsze było takie inne, nie? Wszystko jeszcze takie family friendly, w ogóle, takie wiesz, piosenki. A my to wiesz, my to stworzyliśmy jakby wiesz sami w studio od początku. To nie było tak, że Bero przyszedł i wiesz, no, napisał tekst po prostu. Tylko my siedzieliśmy w cztery osoby, myśleliśmy, przekminialiśmy wersy i wiesz, ogarnęliśmy fajny tekstik, nagraliśmy później wiesz w studiu w ten sam dzień, no i wiesz, teraz też klip. Więc to jest takie od początku jakby nasze, to jest spoko, no bo inna prasa zupełnie, nie? Nie jest to produkt gotowy, tylko jest to coś takiego od nas. Siau, Ksajo, Ksajo 77, a kiedy przyjedzie Zeju Pok? Mikrozyniak. Skąd ty to masz? Mikrozyniak, bo... O k***a. Albo to, albo oni na tamtej gali robili figurki, nie? No. A skąd, a ktoś to dał? No j***nąłem. Tak? No bo to było w tym pokoiku z szylarzy. A ty takie ubite oczy, wyglądasz nawet, powiem ci szczerze, wyglądasz nawet groźnie z tego bitego oczu. Tak normalnie, jakby ktoś był pobity... Nie, powiem ci, że to nie wyglądasz tak groźnie? Zanim jeszcze mi się pełnie zagoiło, nie, jak miałem całe takie oczy, nie, i nocha lobity. Stary, miałem pole siłowe dookoła siebie, nie? Ja idę, a ludzie odchodzą, k***a, ode mnie na 5 metrów. Palm Angels, right? Yeah. Aha. Uh-huh. Oh, bro. I know this shit. How much is your k***a booty? 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 Yeah, check. 4K, k***a. 4K, okay. Jeez. Idziemy na spacerek, nie? Spacerek, mały spacerek. Dobrze, jest ładna pogoda, trzeba spacerować. Trzeba robić kroki. Dokładnie, trzeba robić kroki. Ale dzisiaj bez treningu to trzeba kroki robić. Ale trener mi napisał SMS-a. Mati, dzisiaj odpocznij sobie. Pierwszy raz, k***a, odkąd trenuję. Dostałem SMS-a, odpocznij sobie. Nitrozyniak boss, wem pakieta. Kurwa, co? Wszystko, czego tylko dotkniesz, to zmienia się w gówno. Ej, i streamy, i muza, i walki, ty kurwo. Wjeżdżam na twoje podwórko, rozpierdolę komputer i biurko. Synchronizacja ze sobą, nie? To jest jakby pies, który cały życie się marzy. Inny pies mi się nigdy nie ma... Tak jak dobrano do tymi uszami, bez ogona, to jest pies, który no jakby nie ma bardziej groźnego psa z wyglądu po prostu. Tylko to jest taki dostojny bardzo. Wielki no, właśnie. Tak wygląda dostojnie. Stary, tak królewsko wygląda, nie? Najbardziej ma... Fajny, i ten ma łapy grube. Oj, zjecie Wojtek zaraz. Nitrozyniak boss, fem pakieta. Kurwa, co? Wszystko, czego tylko dotkniesz, to zmienia się w gówno. Ej, i streamy, i muza, i walki, ty kurwa. Głos.
new guys always ready to drill. Ready to drill. You look like, yeah? Yeah. Someone is coming like, oh, we're calling. Proszę Państwa, klip nagrany, dogrywają tam jeszcze chłopaki. Dzięki do Marcina, ale to już też końcówka. My jedziemy, bo tutaj Marysia, będziemy nagrywki robić jakieś. Marysia, będziemy jeść, dobre jedzenie będziemy jedli. No-o. Fajnie. Z dzisiejszego dnia, słuchajcie, nasz wyjazd do Warszawy swoją drogą, fajnie, naprawdę dużo się tutaj zadziało. Wczoraj trening, dzisiaj trening z Szamadem, wczoraj oczywiście w oktagonie 9,5 metra, czyli takim jakim trzeba. Dzisiaj klip, naprawdę dużo się dzieje w te ostatnie dni. Jeszcze stresu nie ma takiego. Jak tego ja też mam od mojej psycholożki coś takiego, że znaczy ona mi to powiedziała, że jak tylko myślę, i zaczynam się stresować trochę. Nawet na, wiecie, sekundę przyspieszy serce, bo nie wiem, pomyślisz sobie, wyobrazisz sobie już coś, od razu urywasz myśl, nie? Żeby to cię nie przejęło, bo to nie może cię przejąć. Musisz umieć to kontrolować. No i tyle. Warszawa udana, naprawdę. Klip już lata, więc wiecie, że jest mocno i tyle. Lecimy dalej. Boxel, Buda. Co tak jest skupiony? Jaki ty jesteś ten? Co tak jest skupiony dzisiaj? Złoto. Wojtek zawsze na dripie. Buty się błyszczą, człowieku. Złoty włodarz. Dasz go? Patrz, jaki malutki się zrobił. Patrzcie się, gale przesunęli na 26. A może to chodzi o to, że to Gimper 26.05 będzie wtedy wybudzany ze śpiączki. Chyba o 20. Farta miałem, że na wózek nie trafiłem. Ja p***dolę. AJ by cię, wiesz, krzywdy by ci narobił. No nie wiem, ja właśnie na treningach najgorzej. Nie no, z karkiem jeden cios i wózek, powiedzieli. Tak. Ja mam tak? Przemieszczenie, stary, przy samym nerwie. Ja p***dolę. Mam takie przemieszczenie, że zachciało się MMA, wejście do oktagonu, kurwa. Jeszcze wrócę. No to taki. Ale schudłeś, ale dobrze wyglądasz, no o wiele lepiej. A okulary są o wiele lepiej, witam. Mówił, że pytałeś się go. Pachniesz nawet jak Szama, to jest full flow. Dlaczego? Naprawdę, nieprawda. Kliknęłem się po prostu perfumami. Pachniesz serio jak Szama. Jak Szama, jak on Czeczen. Pachniesz jak Czeczen, teraz to przezywają. A to teraz możesz się lekcji spodobać. Piję drinka, proszę Państwa. Bo naprawdę stresuje się, jak Czuks przed tym, jak Czuks przed Heidigiem. Pali szluga i pi, przed konferencjami pali szluga i jesz. Pije drinka, nie? Bo jest taki stresowany. Właśnie, proszę Państwa, bo Wy jeszcze nie wiecie. Znaczy nie, no już wiecie, bo to latuje później, ale dzisiaj tutaj przychodzi wąż. Witold Piucik przyjeżdża z wężem, z takim wężem Boa, która nieraz wystąpiła na jakimś klipie i w ogóle jest bardzo łagodna i nie wierzga i w ogóle. I będę sobie siedział na konferencji właśnie z nią. Co, chcesz zrobić jakąś walkę ze mną? Nie, bo ja szukam kogoś na drugą walkę. Zajebiście, zobacz jak mamy uklepane szybko. Mateusz, chcesz ze mną bić. No kolejną walkę zagadujemy. Dobra, face to face. Już, teraz? Ej, czy jak to szybko załatwili? Dobra, lecimy z papierami. Kolejna walka dogadana, elegancka. Ja wam powiem, jak to wygląda zza kulis tego wszystkiego. Ogólnie Mateusz bardzo mocno spokorniał. Mateusz bardzo mocno wziął do siebie, proszę nie słuchać, bardzo mocno wziął do siebie treningi. Minimaj na przykład przed walką zdarzało mu się pić alkohol i palić, nie, pić alkoholu nie, ale, a nieważne, ale grzeszył. Mateusz 100%, Mateusz 100%. Odcina trening, cyk. Oczywiście ja nic nie mówię za bardzo, żeby nie osiadł na laurach, prawda, my zresztą trenerskim musimy być surowi. Ej, czuję się, jakby mnie starszy brat wziął gdzieś na melanż, kurwa, nie? Jestem na backstage'u normalnie, wiesz, bujam się tutaj. Między zawodnikami tak ochodzę. Pokaż mi, zaraz mnie pozna z kolegami, zawsze nowych kolegów poznaję. Przepał, bo ciepło tu jest właśnie, a ja mam taką, to jest w ogóle bluza Nowciaksa. Spodnie mam taty, przysięgam, to są taty spodnie. Buty od Nowciaksa, nerka od Nowciaksa, zegarek też jest Nowciaksa, krytracja od trąby. Gacie czyje masz? Chyba moje. Jest, gąbie, podchodź, już jest. Dobra, spokój się, żebym się nie aktywował, kurwa. Nie, aktywuj się, kurwa, mordo. Nie, bo ja wiesz, nie mogę przed walką. Chłopie, tutaj miałem. Powietrze zawolało, jak wiesz. Dobrze, proszę Państwa, sprawdzimy, czy trąba jest naturalnym zawodnikiem. Mianownicie. O. Oho. Panowie, to ja wiem, że walka zaraz jest, ale tutaj wchodzę do toalety. No, panowie. Ja nie lubię gadów i płaców. Tak? A siedzisz koło mnie na konferencji? Tak? Myślisz? Chodź. Myślisz, że będziesz siedział koło mnie? To mam niespodziankę dla ciebie, szefie. Ja lubię ssaki. Bo ssają. No nie, bo są normalne. Bo są normalne, a co mają uczucia. Gazy i płady nie są normalne? No nie no uczuć mają trochę mniej. Taki krokodyl na przykład zawsze jest skurwy. Ale słuchaj, mam niespodziankę dla ciebie. Co masz? Tylko ty wiesz. Nikomu nie możesz powiedzieć. Przyjdę, będę na konferencji z wężem 3-metrowym. Z takim... twoim? Nie, mój nie jest 3-metrowy. Mój ma chyba 1,70 m maksymalnie. Tylko tobie powiedziałem. Okay. Tylko ty wiesz. Każdemu powiedziałeś inne zwierzę i czekasz, które wypłynie? Tak. Zobaczymy. Czekam, jak ktoś do mnie przyjdzie i powie, ej, co, czemu przychodzisz z tygrysem? No właśnie.
Dobra, proszę państwa, przyjechał Witold, proszę bardzo. To jest też ważne, musimy się przywitać jakoś, nie? Tak. Przyjechał Witold, dogadaliśmy się, już oczywiście widzieliśmy się z tą samiczką. To jest samiczka celebrytka, która już występowała w wielu różnych teledyskach, także jest bardzo zrównoważona. Ale słodziak. Tak to mniej więcej będzie wyglądało. To jest twój. Nie. 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 Tutaj pana Witolda. To jest mój. Ale sztos. Jak to wąż? Duży bo. Ale on gdzieś kiedyś już był. Ja go kojarzę. Na klipie był. Na klipach był. A no. Mamy, proszę państwa, zadanie od trąby. Podamy ten, trąbeczce koszulki. Mateusz! Trąba! Trąbka! Jest taka magiczna postać mistyczna tutaj, na tej sali, która ma dwie głowy i dużo rąk też, i w sumie nóg też, i chcieli podać pewną rzecz. O, bardzo bardzo dziękuję. Chcę z okazji, że bardzo dużo osób na to i zrobiłem sobie takie koszulki. Mała lewariat. Robią wrażenie. Robią wrażenie. Można mi pokibicować, żeby taką kupić. A bo za dużo osób to fajnie zareklamować, jest to marketing, show business. Proszę państwa, wąż nie ma imienia, ale ja nazwałem Gosia albo Tosia na tą naszą uroczystość. Chillowała sobie bombę, schowała się w fotelu w dziurze. No fajnie. I siedziała cały czas i było fajnie, wygodnie. No. Oddajemy ją w ręce oczywiście właściciela. Bardzo dziękuję. To naprawdę super sprawa. Dobra. Miesz takiego węża? Może kiedyś jeszcze przyjdę z jakimś innym wężem. No, także no, to była konferencja, proszę państwa. Było fajnie, wąż był bezpieczny, proszę się nie bać, proszę nie mówić nic, że tutaj coś mu się działo. Trzymał sobie ładnie bombę, był bardzo grzeczny, nic nie robił. No i tyle. Na pewno jeszcze dobijemy targu z jakimś wężem. Polecam się. No, dobra, kończymy ten dzień, kochani. Miejsce dla szefów tutaj, witam, rozkładamy. Zajupok. Śmieci wywóz. Rozumiesz, mordo? Śmieci wywóz. Bierzesz śmieci? Fajnie, jaram się naprawdę. To zrobi mocny szum, naprawdę, będzie grubo. Kurczę, zazdroszczę wam, bo wy już wiecie. Ja czekam, to jest zawsze to oczekiwanie. Czekasz, nie? Masz coś wrzucić, piosenkę, nie wiem. Powiedzieć na przykład, że będę walczył, czy coś, ale wiesz, jeszcze nie możesz, musisz poczekać i to jest zawsze takie, kurczę, pieczone, już bym chciał, żeby to wyszło, chciałbym zobaczyć, jak ludzie zareagują. No, ale cierpliwość to też ważna rzecz w życiu. No, także za 3 godzinki, no, będziemy wcześniej w Krakowie, Boże, w Warszawie. Trener czeka na nas, idziemy coś zjeść. Później na face to face i później sobie wesołym samochodzikiem z trenerem Kotwicą wrócimy na HT. Siemanko, dojeżdżamy. Trener już na nas czeka, trener Kotwica. Jedzie wspierać Trąbackiego. Fajnie, podoba mi się to. Dobra, no. Fajnie, tak, Warszawa, zajebiście, spoko. Fajnie. Mogę zdjęcie. Witam. Witam. Proszę państwa, trener Kotwica, MMA Team. Witam. Jedziemy. Mało go było na tym filmie moim, ale teraz go będzie trochę więcej. Teraz już kończymy przygotowania. 82,2 dzisiaj. Idealnie, co? Uwaga taka, że... Super, już może zrobię na uwagę, nie? Ja tam dzisiaj z Gimperem mówię tak, pokaż brzuch. Brzuch i mam lepszy niż on. On dobrze, nie musi wagi robić 4 miesiące treningu, powinien mieć zajebisty brzuch. A to miał być jego mocny atut, nie? Z tego co mówił, że... Tak, kondycja będzie lepsza, siła, bo ja zrzucę kilogramy. Chłopak, kupi się w zeznaniach. Świeżynka jesteś, co? Świeżutki chłopak. W ogóle nie robił wagi, nie? Kochani, ja już jadę z trenerem. Trener w okularkach takich szybko na rowerze jeździ i jest też Radosław Rudy, nagrywa. Proszę państwa, wleciała odpowiedź. Tomek, wie, że GS, nie? Przy okazji tam rykoszetem ktoś dostał. Ciekawa sprawa. Okularki. Rykoszetem ktoś dostał? Nitrzynia. Od twojego tego? Jako? Ksajowni! No i co kurwa, wleciało jak kurwa gołą w okno chłopie, bo myśli, że to kurwa drzewa są, bo się odbija. To jak już napisał, spropsował, napisał już do mnie. No, ale to z robota, ale złoto. Dobra kurwa Marcin, oglądaj face to face, dajcie serduszko pod komentarzem. I pobijamy rekord YouTube'a, elo. Żad już przygotowany, nie? Żad już przygotowany na Gipera. Czemu on tu przyjechał, nie? To
mega co tu robisz? Już ty pojechałeś razem ze śmieciarką. Ej Tomek, a co ty tutaj robisz? Śmieciarka 18 odjechała, co ty tu robisz? Śmieciarka wjechała. Odjechała już z tobą, co ty tu robisz? Odjechała? Mordzie, z tobą dopiero wiesz, pogali wyjedzie w sobotę, siemano. Dobry w chuj. Podobało mi się. Podobało cię? Dobre, no. A powiedz mi, sam pisałeś tekst, czy Bero napisał? Pisaliśmy to w czwórkę. Bero też w tym był, ale jeszcze była czwarta osoba, ale nie będę... Nie będzie. Tajemnica. Ale z rap sceny, bardzo skillowy gość. A Xayo sam sobie pisał? Czy też? My pisaliśmy wszystko jakby razem. A, że wspólnie po prostu... Wiadomo, że jak była jego zwrotka, to on miał większy impact na to. Mm? Jak była moja, to ja miałem większy, nie? Ale sobie pomagaliśmy nawzajem. Spoko. No bo to jest spoko, nie? Zajebiście, ale jak jest burza mózgów taka, to jest fajnie, bo można coś wymyślić. Samemu jak siedzisz, czasami to jest p***a, żeby... Ciężko, to się zależy jaki masz dzień. Bo jak ci kurwa dobrze wena wejdzie, to wiesz, idziesz i siedzi. No. Ale zajebiście. Xayo kurwa wejście mega dobre. Ale fajny patent, bo ja myślałem, że on będzie mnie też disował. A nie. On wchodzi i Nitra zaczyna je p***ć, to jest zajebiste. No tak, tak miał, chodziło o to, żeby też uderzyć tam w Nitro, żeby się dodatkowy szum zrobił. O to, dokładnie tak. Chodziło, nie? To fajnie, bo do nich bo też jakby, ludzie. Jakby ciebie pocisnął, to byłoby to na nie bez sensu, nie? No też też... Czyli nie, inaczej. Nie byłoby bardzo bez sensu, ale jakby mogło być gadanie, że wziąłem sobie Marcina, żeby wziąłeś mi pomógł. Ziomeczków, żeby... Żeby mi pomógł, a on no. Pocisnął kogoś innego i stary, wiesz. Dobra szkoła. Dobry przekaz, dobry przekaz leci, Gankę dobra szkoła. Robimy. Cztery filmy na sobie, k***wa, różne, wszystkie tak. Drogie, wszystkie drogie. Over pod k***. Ten, klapki miałem z tego. Marcelo Burlo. Tak, no. K***, to jest pod szyję, nie? Co, ale? No, szyję wzór pod szydła, tak. Przed chwilą poprawiłem jego styl, bo gość k***a nie wyciąga kartonu z czapek. Proszę zobaczyć k***a. Kartą w czapce. Kupiłem przed chwilą wszystko. Chłopie, fajnie jest. Ile idzie ten? Masz analitykę inny? 340 w godzinę 40. Zajebiście. 340 tysięcy, fajnie. Bardzo fajnie. Fajnie, bardzo fajnie. No myślę, że jest szok. Bania będzie na pewno. Bania będzie, no nie, myślę, że to no, dobrze ogólnie poleci. Do samej gali. Trzy będą. No. Zobaczymy, jak będzie leciało później. To jest jakiś, wiesz, śmieszny numer. Też tak naprawdę, jak nie ma refrenu, ale z drugiej strony ma dwie minuty. To taki trochę zabieg jak pod repeat value, nie? Żeby dwie minutki, sobie... wiesz. Tak. I tak powtór... jeszcze sobie powtórzysz, bo to jest krótkie. Nie zrozumiałeś, jeszcze tekstu, to sobie posłuchasz. Tak. Gadałeś z Gimperem? Tam kurde już dzwoni po kolegów, bo powiedziałem, że go napierdolę, jak będzie coś gadał głupiego. Ale jesteście na, w sensie tam, macie luz, nie? Nie, no mamy luz, coś tam kurde. Powiedział, że spoko, że zrobiliśmy fajną robotę, że zajebiste, że tam Jezu. Zaczepione nitro to jest w ogóle. Ale ja się tam z niego pośmieję, to się nie martw. Ja tam się z niego pośmieję. Zapraszam na piątek, media, trening i ważenie, będzie na pewno mega gorąco. Będzie fajnie i... Uda mi się dopiąć coś, co na pewno sprawi, że będziecie... A wy na pewno nie wiecie, co chodzi, My nikt się nie domyśla. Pogadamy teraz z Michałem. Tylko niech kamery się wyłączą. Trzymaj się, Matydia. Trzymaj się, Tomek. Trzymajcie się, widzowie. Dobry. Właśnie trener taką piątki k***a normalną. Ziomanską, młodzieżową. Dobry występ. No, zwyczajny. Chociaż jak się tam napierdam z tymi koniami, kurwa, to mają złote medale na tych mistrzostwach ADCC, to już nic się nie zaskoczy, nie? Trzeba napierdalać z zawodowcami. Obawiam się, to już się nic nie zaskoczy. No, nie jest tak, w sensie da, bombę już dostałem, film mi się przesunął parę razy. Trzeba dostać p***a trochę, no bo to jest tak... jednego sierpa, raczej nadzieję na pustego p***a, to się odbiło. Byle nie jak... Bóg biegnie się na cios, ja nie miałem kasku, O, nie wyjebałem. Dzięki. Byle nie jak karać p***a, że high kicka dostał i w protezie chodzi, bo to jest paraliżowany, nie? Dzięki wielkie. Kryptonim jaki misji? Kryptonim rozbite jajko. No i proszę Państwa, wraz z moim super izotonikiem idziemy na ważenie. Waga będzie na pewno zrobiona, bo ważyłem się w domu. Wczoraj sprawdziłem swoją wagę tutaj, bo było spotkanie i okazało się, że wszystko jest jak tak jak należy. Waga jest zrobiona. Czyli jak waga? 83,8, więc wszystko planowo. Bez zajeżdżania się. Wczoraj po prostu tutaj mniej wypiłem. Ale wiesz, bez żadnej wanny, bez żadnej sauny, bez żadnego cardio rano. Wstałem, wisikałem się. No i wszedłem na wagę. Także super, świeżość. Teraz wypiłem troszkę, zjem, do oktagonu wniosę, pewnie z 82,5. Będzie moc. No i czuję się super tak naprawdę. Oprócz tego odwodnienia, ale to za parę godzin pewnie mi przejdzie. A spałeś normalnie? Tak. Ja w ogóle przez całe przygotowania nie miałem w ogóle problemu ze snem. Zero problemu ze snem miałem, serio.
88, no to ładnie dowiezione. No. To teraz już pierdolanko nareszcie, nie? Dobrze. Tak mi się chciał pić, wypiłem pójdę, to nie kradę. No ta, bo to jeszcze odwadnianie wody zrzucasz, nie? Wcale nie piję wody, w ogóle prawie. Przejebane. Zrobiłem trening. A robiłeś te takie jazdy jak Błachowicz, że tam pod kołdrą uchodzisz się kostkę lodu tylko do mordy? Nie, bo to nie takie hardkorowe, nie? Nie, aż tak hardkorowo nie. Jakbyśmy robili 80 kg, to musiałbym wrzucić kilogram pewnie. Mhm. Dobra, proszę Państwa, waga zrobiona, jedziemy do domu. No, jedziemy sobie coś zjeść. Jedziemy sobie coś zjeść z babcią, bo moja babcia przyjechała na walkę i później widzimy się na Tauro na arenie. Pozdro. Co pokazujecie na tym, no media? Bardzo gardy. Bicepsy? Kolana na arenie. Jaki on jest chudziutki. Ja pamiętam Trąbę, kiedyś przyjeżdżał z Kubą, wiesz, jak my się jeszcze tam w Heiligu biliśmy, nie? Ja i Kuba. W sensie, Kuba dalej się bije. Przyjeżdżał Trąba, taki kurwa kloc, ruszał się jak ten. Ja powiem tak ze swojej strony. Trąba się dużo lepiej rusza, ale Gimper jest strasznie pewny siebie. Jest, a mnie prawda. W poprzedniej walce na przykład pewność siebie zgubiła. Także nie wiem co będzie. To jest fame, kurwa, nie? Ale fajnie, że mają zajawkę. Mateusz Trąba! Kropka! Każdy cios dobrze technicznie i tyle wystarczy. Czułem lekkie spięcie, takie, no bo wiesz, wiadomo, pierwszy raz wychodzisz. Pokazujesz, tam się czuję, bo wiesz, ludzie patrzą, ty wychodzisz, wiesz, nie tylko gadasz i siedzisz na prześle, tylko wiesz, coś tam musisz zrobić. Dobra. Prawie koniec tej przygody. Koniec. Jutro nagrywamy film już z walki, więc żegnam się z wami, kochani, kibicujcie. Dzisiaj walka. Rozpierdla. Gimpera.